Rada gabinetowa dzisiaj się odbyła. Prezydent spotkał się z rządem i powiedział, że zarówno premier, jak i minister zdrowia poinformowali go, że sytuacja wygląda lepiej niż się spodziewali. Proszę pana, no ale to, proszę państwa, to nie jest pierwszy komunikat ze strony bądź prezydenta, bądź premiera, że sytuacja jest w porządku. Czasami premier do tego jeszcze dodaje słowo przepraszam. Jeżeli dodaje to słowo przepraszam, to jest pytanie, jak sytuacja jest w porządku, za co przeprasza. Mnie się wydaje, że prezydent powinien, i o to wnioskowałem, zwołać w trybie pilnym radę, w której również siedzi opozycja. Dlatego, że jeżeli chodzi o śmiertelność, nadal jest największa w Polsce. Dlatego, że jeżeli chodzi o braki respiratorów, to w niektórych miejscach zaczynają o sobie te braki dawać znać. Dlatego, że karetki znowu krążą i nie trafiają do szpitala, do którego powinny trafić, bo jest to zwykle szpital trzeci albo czwarty, bo nie ma miejsc. Jednym słowem, nie narzekając, nic nowego. Bałagan trwa. Ale z drugiej strony mamy liczba zakażeń, która jednak, może niewyraźnie, ale jednak spadła i spada w ujęciu tydzień do tygodnia. A z drugiej strony mamy, wczoraj mieliśmy rekord zaszczepień. W związku z tym no, może to jest jakiś powód do optymizmu. Proszę pana, ale ja tylko mogę trzymać kciuki za to, żeby było po prostu lepiej. Bez względu na to, kto w Polsce rządzi, to na pewno wiemy, kto w Polsce mieszka. I ja bym chciał, żeby po prostu Polkom i Polakom było pod tym względem lepiej. Więc jeżeli mogę w czymkolwiek pomóc, panie premierze, panie prezydencie, w radach, które już niejednokrotnie żeśmy zgłaszali, w tym, żeby było lepiej, jestem do waszej dyspozycji. Problem moim zdaniem, proszę pana, głównie polega nad ilością osób, które umierają, bo tych badań, tych wymazów jest robionych raz więcej, raz mniej, a umiera nadal bardzo dużo ludzi. W związku z tym ja naprawdę nie wierzę już temu rządowi i nie wierzę panu prezydentowi w to, że będzie lepiej, bo pamiętam słowa pana Morawieckiego i pana prezydenta w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej, jak trzeba było ludzi oszukać i powiedzieć, że wszystko minęło, co mówili. Po prostu oszukiwali i tyle. To się nie zmieni.